Dobra, drodzy Państwo, dzisiejsze zajęcia będą trochę różne, a trochę nieróżne, znaczy od poprzednich, z trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, jakby trzy powody są dzisiejszego wykładu. Dzień dobry. Pierwszy jest taki, że moim zdaniem słusznym jednak założeniem jest to, że zanim zacznie się mówić, to trzeba trochę posłuchać albo poczytać, a ponieważ za nami są cztery wykłady, dwie trzecie wykładu, więc dzisiaj można trochę zacząć mówić, a nie tylko słuchać. Zobaczymy, na ile nam to wyjdzie. Drugi powód jest taki, że do tej pory byliśmy za granicą, a dopiero dzisiaj w zasadzie wracamy do Polski. No i za tydzień też już będziemy w Polsce, a nawet w Częstochowie. Więc wracamy trochę na nasze podwórko. I do czasów już bardzo nam współczesnych, bo ta debata, o której będziemy dzisiaj mówili, to jest 2012 rok, czyli 5 lat temu. I trzeci powód jest taki, żeby wam pokazać, no mówię, jakby oprócz całej tej merytoryki, która za tym się kryje, to trzeci powód jest taki, żeby wam pokazać, że da się rozmawiać, da się debatować i sobie nie przerywać, nie wyzywać się, nie mówić, proszę mi nie przerwać, bo ja panu nie przerwam i tak dalej, tak? Ale żeby prowadzić rzetelną dyskusję, to trzeba być rzetelnym człowiekiem, rzetelnym naukowcem i intelektualistą, a nie politykiem niestety. Tutaj pośrodku jest polityk, ale zobaczycie, że w dobrym towarzystwie i przy sensownej dyskusji nawet polityk potrafi ludzkim głosem mówić. Więc te trzy jakby rzeczy się kryją za dzisiejszym wykładem, czyli trochę, żeby was sprowokować też do mówienia. Za tydzień też w ogóle będzie dużo mówienia. Z waszej strony, mam nadzieję. A to nie ten słaby, przedwojenny? Nie, ten powojenny. Przez Sławków znam kilku, ale... więc to jest... Dzień dobry. Więc to jest po pierwsze, tak, żeby was trochę sprowokować do krytycznego namysłu i też mówienia, jeżeli się z czymś zgadzacie albo nie. Po drugie, żeby wrócić do Polski, a po trzecie, żeby wam pokazać, że taka debata o uniwersytet toczy się też w bardziej takim konkretnym wymiarze. I pokazać wam debatę, która rzeczywiście ma sens, a nie jest tylko przekrzykiwaniem się. Ten slajd, którym zakończyliśmy ostatni wykład sprzed dwóch tygodni, tak, gdzie zebrałem te dwie perspektywy, Bluma i McIntyre'a, którzy mówili, jakie są oznaki albo jakie są skutki kryzysu. Ale po części też, jakie są przyczyny kryzysu, tak? Więc nazwałem to oznakami w całości. No i Bloom mówi tak, brak zdeklarowania się uniwersytetu. To, że uniwersytet jest po prostu jak budyń i do wszystkiego chce się dopasować, nie ma jakiejś tożsamości. Po drugie, to, że my nie mamy dzisiaj, na początku XXI wieku, ale to też chodziło, wiadomo, XX wiek, wizji, co to znaczy być wykształconym. Nie mamy koncepcji, co to znaczy wykształcony człowiek, tak? Mamy jakąś koncepcję studenta, żulik z piwem, a nie mamy wizji człowieka wykształconego. Co to znaczy być wykształconym? Nie? Więc jeżeli nie mamy celu przed oczami, no to jak możemy dobrać środki odpowiednie? On mówi demokracja dyscyplin, to, że każdy może wybrać dowolną dyscyplinę, one między sobą też nie dyskutują, co rodzi anarchię. I z perspektywy studentów. Dezorientująca różnorodność i mnogość kierunków oraz kursów. To, że tak naprawdę ta ilość przedmiotów, ilość dyscyplin, ilość kierunków, które możecie studiować, dla Bluma jest dezorientująca. Czyli ona nie powoduje, nie zwiększa wolności, tylko zwiększa chaos, mówiąc krótko. To samo jest u wykładowców, tak? To, że oni się między sobą tak bardzo różnią, że między nimi nie ma żadnej dyskusji. Ten obraz, mam nadzieję, że pamiętacie, statku z pasażerami. Tak? To, że wchodzicie na jeden pokład na 3 lata, na 5 lat, niektórzy na 7 lat, jak im się trochę przedłuży, i potem z niego schodzą. Tak? To jest przypadkowa zbieranina ludzi jak na Titaniku. Kryzys uniwersytetu jest dla niego skutkiem kryzysu intelektualnego. Tak? To, że my nie potrafimy debatować, dyskutować. No i ta wizja intelektu jako czegoś bardzo cząstkowego. Tak? To, że można być wyspecjalizowanym, być wykształconym, co oznacza, że człowiek potrafi wymienić żarówkę i nic więcej, nic ponad tym, tak? Że potrafi zrozumieć, nie wiem, dyskusję na temat demokracji amerykańskiej w XIX wieku i tyle.
tak? I nie potrafi tego przenieść na nic więcej. Czyli to jest zaprzeczenie tej uniwersalności uniwersytetu. I McIntyre mówi podobne rzeczy. Radykalna autonomiczność dyscyplin, tak? Czyli to, to właśnie rozbicie na poszczególne kręgi wiedzy, które w ogóle się nie przenikają. Odrzucenie tej uniwersalności uniwersytetu, które jest skutkiem tego, że my odrzucamy wizję świata jako kosmosu, jako pewnej całości. Tak? To, że świat, w którym my żyjemy, stanowi całość. Psychologia nie jest czymś z innego świata niż, nie wiem, budowa statku kosmicznego. Tak? Że to jest ten sam świat, te same prawa, tylko w różnych obszarach jakby inne akcenty są położone. Brak instytucji integrującej całość nauki, to w Stanach jest bardziej widoczne, w Polsce mniej. Wąska specjalizacja badań, to co Blum mówił o specjalizacji wykładowców. Program nauczania jako mieszanka skrawków, tak? To o czym też mówiliśmy, czyli studenci, no wiele programów, jak sobie weźmiecie swój program studiów, to na pewno znajdziecie wiele przykładów tego, że te przedmioty są powrzucane trochę bez jakiegoś pomysłu, a przynajmniej nie widać tego pomysłu. I jakby ich ułożenie w kolejności też często jest absurdalne. Tak? Że najpierw się uczycie czegoś, co powinno być na przykład na ostatnich latach. Tak? Albo na czwartym roku, czy tam na pierwszym magisterskich, macie wykłady z logiki, które powinny być na pierwszym roku studiów licencjackich. Nie? To, że pewnych pytań się nie zadaje, tak? Polityczna poprawność, także na uniwersytetach. Uniwersytet jako korporacja ze wszystkimi plusami, a też minusami korporacyjności. Tak? To, że korpolutki są bardzo łatwo zastępowalne, bo każdy ma jakiś tam mały wycinek rzeczy do zrobienia, więc nauczenie kogoś, wiecie, w Krakowie tak naprawdę po jakichkolwiek studiach, w ogóle to jest absurd, że w ogóle do korporacji przyjmują ludzi po studiach, bo spokojnie policjant mogliby przyjąć. Tak naprawdę jedyną umiejętnością, którą musi mieć człowiek idący do korporacji, jest znajomość języka. Nie? Ale po jakichkolwiek ty jesteś studiach, po filologii polskiej, po etnografii, po, nie wiem, po WF-ie, przyjmą cię do korporacji, w miesiąc cię nauczą tego, co masz robić i przez kolejne 2-3 lata, zanim ci się nie znudzi, to klepiesz. Nie? I uniwersytet też trochę tak wygląda, tak? Że są ludzie, którzy nie ogarniają całości, tylko wchodzą w pewne wąskie dziedziny. Tak? Szukamy specjalisty od etyki i dobra, bach. I to, że dyscypliny, tak, to, że kierunki są oceniane też nawet u nas na uczelni, ale też w Polsce, pod względem przygotowania zawodowego studentów. Tak jak zobaczycie różne statystyki, to tam bardzo często jest pokazane, jest takie kryterium, jak dużo studentów znalazło pracę w rok po ukończeniu studiów. Co to jest w ogóle za kryterium naukowości? Żadne. Tak? Po dziadowskim kierunku studiów 100% ludzi może znaleźć pracę, a po bardzo dobrych studiach może nikt nie znaleźć pracy w zawodzie. Czy w ogóle nie znaleźć pracy, nie? Bo na przykład pójdą na inne studia. A dzisiaj to jest jedno z ważniejszych kryteriów. Nie wiem, czy to nie jest kryterium, którym wy też się kierujecie, tak? Że po tych studiach znajdziemy łatwo pracę, czy w ogóle znajdziemy pracę. Okej. Na tym skończyliśmy i od tego dzisiaj zaczynamy. Bo zobaczycie, jak ten sam kryzys przekłada się na kryzys w Polsce, kryzys uniwersytetu. I chciałbym wam zaproponować pewną dyskusję, debatę, która, tak jak mówiłem, odbyła się w 2012 roku na łamach Tygodnika Powszechnego krakowskiego. I tam całą tą debatę rozpoczął Michał Heller. To jest człowiek, którego mam przyjemność znać też od wielu lat. I on napisał taki artykuł Śmierć uniwersytetów. Więc bardzo pesymistyczny tytuł. I następne dwa artykuły, o których będziemy mówili, one się pojawiały w kolejnych numerach. To jest w ogóle bardzo wybitny człowiek. Michał Heller to jest naprawdę bardzo wybitny człowiek. On jest, wykształcenie formalne ma z filozofii. Dzień dobry. Ale najbardziej na świecie znany jest jako kosmolog, czyli ten, kto jakby szuka zasad powstania wszechświata, rozszerzania się wszechświata, więc to jest taka działalność, nauka interdyscyplinarna. Mówi się, że zespół, w którym on pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, mówiło się, bo już od jakiegoś czasu tego nie słyszałem, ale oni są bardzo, byli bardzo bliscy, bo wiecie, współczesna matematyka i współczesna filozofia teoretyczna to jest działalność, no jak w lotku, to znaczy stawiacie na coś, mnóstwo energii wkładacie w rozwijanie jakiejś teorii, a potem się okazuje, że ona jest w ogóle
prowadzi do nikąd, ślepym zaułkiem. Ale mówiło się, że ta koncepcja, ta teoria, którą oni rozwijają na Uniwersytecie Warszawskim w ramach takiego zespołu matematyków, że oni są bardzo bliscy właśnie stworzenia teorii całości. Teoria całości to jest taka koncepcja, nie wiem na ile się orientujecie z fizyki. Współcześnie mamy dwie nieprzystające do siebie fizyki. Fizykę makroskopową, tą, którą my znamy, gdzie mamy przede wszystkim oddziaływanie grawitacyjne, oddziaływanie elektryczne i mamy fizykę mikroskopową, taką mikro-mikro, czyli subatomową, która się kieruje zupełnie innymi prawami fizyki. I my nie mamy fizyki, która jest w stanie być wspólną płaszczyzną dla tych dwóch. Tak? Albo się pracuje w fizyce newtonowskiej, czyli w tej fizyce świata dużego, albo w fizyce, mówiąc krótko, relatywnej, relatywistycznej, fizyce einsteinowskiej w tym świecie kwantowym. I oni pracują, zresztą jak wiele różnych zespołów, na tak zwaną teorią całości, czyli teorią fizyczną, która obejmie oba te obszary. Ale też ma doświadczenie bycia administratorem. Jest taki, chyba nadal istnieje, Wydział Teologiczny w Tarnowie i on był twórcą, ponieważ pochodzi z Tarnowa, jego ojciec był tam ważną postacią przed wojną, więc on tam stworzył ten Wydział Teologiczny w Tarnowie. Od kilku lat już się nie udziela na Uniwersytecie Papieskim. Ostatni doktorat to chyba Wojtek Grygiel u niego robi, więc lata temu. No, Michał Heller skończył w tym roku 83 lata, jeśli dobrze pamiętam, więc ma już swoje lata. Ale to jest też pierwszy człowiek, który dostał Nagrodę Templetona. Nagroda Templetona to jest taki Nobel, to jest w zasadzie na tym samym poziomie, bo to jest 1 100 000 funtów, czyli dużo pieniędzy, za budowanie relacji między wiarą a nauką, czy nauką a wiarą. I on to dostał w 2008 roku. Zresztą pamiętam, jak nam to powiedział. I całe te pieniądze poszły na stworzenie w Krakowie Centrum Kopernika do spraw badań interdyscyplinarnych. Więc jak kogoś z Was to interesuje, to jest najlepsze miejsce, żeby takie rzeczy się uczyć. I on zaczął tą dyskusję. On zaczął tą dyskusję o uniwersytecie jako filozof. Zobaczcie, każda z osób, które będą tutaj występowały, będą miały trochę inne kompetencje do tego, żeby mówić o tym kryzysie uniwersytetów i o tym, jak go rozwiązać. Byłem wtedy małym chłopcem. To jest początek artykułu. Jechałem z ciotką tramwajem w Krakowie. Ciotka pokazała mi czerwony budynek wśród drzew i powiedziała, że to jest Uniwersytet Jagielloński. Budynek wydał mi się niezwykle dostojny. Przybytek nauki. I od tej chwili stał się dla mnie czymś w rodzaju życiowego ideału. Minęło wiele lat, wiele się zmieniło, ale obraz widziany przez okno tramwaju pozostał. I pozostał ideał uniwersytetu. To też ciekawe, że uniwersytet pisze z wielkiej litery, nie? Jako jeden z najważniejszych w moim życiu. No i możemy pójść dalej. I zaraz później, mówi, bo to jest początek dyskusji, tak? On nie był niczym sprowokowany, sam uznał, że chciałby coś na ten temat powiedzieć. Na temat czego? Na temat śmierci uniwersytetu, nie kryzysu, tylko śmierci. I napisał tak, zobaczcie, to też będzie charakterystyczne później. Będę pisał o Uniwersytecie Edukacji Pracy Naukowej. Obiecuję, że nie wspomnę ani słowem o pieniądzach. Pieniądze mają jednak coś wspólnego z ideami. Jedne i drugie mogą ulec dewaluacji. Ale jest między nimi zasadnicza różnica. Jeżeli pieniądze ulegną dewaluacji, jakaś dobra idea może je wyprowadzić z finansowego kryzysu. Ale jeśli zdewaluują się idee, nie pomogą żadne pieniądze. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe sformułowanie, ciekawe odkrycie. Tak, jeżeli mamy kryzys finansowy, jaki był właśnie w 2008 roku się rozpoczął na przykład, różne państwa w różny sposób kombinowały, jak można wyjść z tego kryzysu. Tak? Niektórzy mówią dorzucić pieniędzy do gospodarki, państwowych pieniędzy, inni mówią właśnie nie, wstrzymać. Tak? Jedni mówią obniżać stopy procentowe, inni mówią utrzymać albo podwyższyć. Tak? Jedni mówią likwidować kredyty subprime, inni mówią no nie, właśnie trzeba je utrzymać, żeby nie wywołać paniki na rynku. Tak? Jedni mówią trzeba wsadzić tych, którzy są bankowcami, inni mówią nie, za to odpowiadają politycy itd. itd. Tak? Przy pomocy idei, pomysłów, myśli, starali się doprowadzić do tego, że mówiąc krótko, żeby waluta się odbiła.
Tak? Jak za pierwszym razem leciałem do Stanów w 2009 roku, dolar kosztował 2 złote. Teraz blisko 4. Nie? Dobra idea wyprowadziła pieniądze z kryzysu. Ale Heller stawia drugą tezę. Ale co zrobić, jeżeli idee się zdewaluują? Jeżeli nie ma idei, albo idee są bezwartościowe. Tak? Jeżeli pomysły są bezwartościowe, albo nikt się w ogóle nim nie zajmuje. Nie? Mówi wtedy, no są tacy, zobaczycie zaraz sami. Są tacy, którzy mówią, ok, no to wtedy pieniędzmi nakręcimy ideę, ale to tak nie działa. Nie? Heller mówi, jeżeli idee się zdewaluują, nie pomogą żadne pieniądze. To jest koniec. Ponad pół wieku pracuję w zawodzie nauczyciela akademickiego, jak to się obecnie nazywa. I bez wahania stwierdzam, że po każdej reformie podstawowego i średniego nauczania otrzymywaliśmy na pierwszy rok studiów uniwersyteckich gorzej przygotowanych studentów. Nie pomimo reform, lecz z ich powodu. Bo przecież jeżeli nauczanie ma być coraz bardziej dostępne, to trzeba dostosować wymagania do średniego, a więc coraz niższego poziomu. I zapewne tak właśnie powinno być. To dobrze, jeżeli coraz większy procent populacji będzie znać alfabet i 4 działania. Zaraz dojdziemy, co jest za tym. I to jest wątek, który się cały czas będzie przejawiał też u innych. No i na tych naszych wykładach też się pojawiał. Nie da się mówić o uniwersytecie, nie da się mówić o studiach, nie mówiąc jednocześnie o szkole średniej. To jest ze sobą wzajemnie połączone. Wydaje mi się, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że kiedy jeszcze ja zaczynałem swoją podstawówkę, to jeszcze wtedy obowiązek szkolny był do skończenia podstawówki. Później w którymś momencie, chyba pod koniec lat 90., tak mi się wydaje, czy w połowie lat 90. może, podniesiono tą poprzeczkę do 18 roku życia. Czyli ty możesz przez ileś lat siedzieć w pierwszej klasie podstawówki, ale musisz w niej siedzieć do 18 roku życia. Nie? Dlaczego? Jakiś pomysł? No ja nie mam żadnego. Bo jeżeli jeszcze powiemy o tym, że na przykład jest konieczne do skończenia podstawówka 6 czy 8-letnia, no to możemy powiedzieć, tak, żeby człowiek umiał sobie policzyć pieniądze w sklepie, żeby wiedział, że Niemcy leżą na zachód od Polski, a nie na wschód od Polski, że jak mu pokażą w telewizji mapę meteorologiczną, to mniej więcej będzie wiedział, gdzie ta Częstochowa leży. Tak? Że ma zdobyć jakąś wiedzę. Ale w momencie, kiedy my mówimy, że każdy musi się uczyć do ukończenia 18 roku życia, tak naprawdę mówimy o tym, że nauka to jest pańszczyzna, którą trzeba odrobić. Nie? To jest coś, co ty musisz po prostu wykonać. Jak za PRL-u, czy się siedzi, czy się leży, 2000 się należy. Nie? Ty musisz po prostu z taką moją koleżanką, bardzo też no, jedną z najinteligentniejszych kobiet, jakie znam, i ona właśnie mówiła, ona odróżniała pracę od roboty. Praca jest wtedy, kiedy robisz coś sensownego, a robota jest wtedy, kiedy to po prostu musisz zrobić, jeżeli to nie ma żadnego sensu. Nie? I Heller mówi tak, jeżeli mówimy o śmierci uniwersytetu, czy o kryzysie uniwersytetu, to tak naprawdę trzeba zacząć od mówienia o kryzysie edukacji jako takiej w ogóle. Dlatego, że odkąd ja pamiętam, a taki stary jeszcze nie jestem, to tych reform edukacji były co najmniej 3. To znaczy obecna jest chyba 3. albo 4. Tak? Najpierw był po prostu od lat 90. mówiło się o tym, że nowa matura. I tą nową maturę przesuwali rok, aż weszła, jeśli dobrze pamiętam, w 2004 roku. W 2005 weszła nowa matura. A jeszcze w 2002 roku była taka próbna nowa matura. Potem od 2005 roku weszły gimnazja. Nie? Kolejna reforma edukacji. No i teraz ma już być chyba 3. Podczas kiedy wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, znaczy pamiętam, w ogóle nie pamiętam, jeśli dobrze kojarzę, to poprzednia reforma edukacji była, kiedy moja ciotka była dzieckiem, siostra mojego taty, bo ona miała wybór, czy chce być w siedmioklasowej podstawce, czy w 8. Czy kiedy kończyła 7 klasę, to jej dali wybór. Albo idziecie do liceum, albo zostajecie na jeszcze jeden rok. Czyli gdzieś tam pod koniec lat 60., jak się domyślam, tak, pod koniec lat 60. dodano 8 klasę do podstawówki. Tak? I następna reforma była dopiero na początku lat 2000.
Tak? To jest pewna stałość. Ty wchodzisz do szkoły i ty wiesz, co cię czeka. Nie? Dzisiaj dzieciaki zaczynają szkołę i nie wiedzą w ogóle, co je czeka. To jest jedna rzecz. Pewna zmienność. Ale po drugie, Heller mówi drugą ważną rzecz. Że mamy coraz mniej przygotowanych studentów pierwszego roku, nie pomimo reform. Czyli nie dlatego, że reformy nie wyszły, tylko właśnie z powodu reform. Ja się muszę z nim całkowicie zgodzić. Nie mam doświadczenia 50 lat pracy jako akademika, tylko 5 lat pracy, ale chyba tak jest. Chyba tak jest. Jakbyście dostali... Ja mam na szczęście to porównanie, że kiedy jeszcze byłem nawet na studiach magisterskich, ale potem doktoranckich, to często mi się zdarzało poprawiać prace magisterskie i potem też licencjackie swoich kolegów. Bo mój promotor mi wysłał, żebym tam poprawił. I wtedy to się dało czytać. Dzisiaj jest bardzo ciężko. Są na szczęście wyjątki chwalebne. A sami zaraz zobaczycie, co też Heller o tym mówi. Tak? Nie da się mówić o dobrym uniwersytecie, nie mając do czynienia z dobrymi licealistami. Po prostu. Nie? Jeżeli chcecie mieć dobry uniwersytet, trzeba mieć dobre szkolnictwo średnie. Zobaczcie, że to się będzie też nam cały czas pojawiało. Aha, no i ten jeszcze jeden wątek, który jest dosyć ważny. I on też cały czas będzie pojawiał. To napięcie pomiędzy dwiema wartościami ważnymi. Wartością powszechności wiedzy, powszechności edukacji, nauki, a wartością elitarności. Tak? Dzisiaj, to statystyki trzeba by sprawdzić, ale dzisiaj z tego, co kojarzę, to jest chyba blisko między 70 a 80% ludzi kończy studia wyższe. 70%. Tak? Przed wojną to było między 2 a 5%. Ale i to możecie pytać, kogo chcecie, szukać, gdzie chcecie. Mała matura, czyli egzamin po zakończeniu gimnazjum przed wojną, to był mniej więcej poziom obecnego licencjatu. A matura była na poziomie dzisiejszych doktoratów przed wojną. Dzisiejszy doktorat to jest matura sprzed wojny. I to jeszcze dobry doktorat. Bo znamy takie, które są na poziomie drugiej klasy podstawówki. Nie? Więc jest jakaś korelacja? No ciężko powiedzieć. Tak? Znaczy, moim zdaniem ona jest oczywista. Im więcej ludzi idzie na studia, tym te studia są mają niższy poziom. Nie? Gdybym ja chciał mieć taki poziom utrzymywać egzaminów, tak? taką poprzeczkę wieszać na egzaminach, to pewnie z takiego stuosobowej grupy czy roku nie wiem, czy bym przepuścił 5 osób. Zresztą sobie zdajecie z tego sprawę. Nie? Tutaj w zeszłym semestrze miałem z bezpieczeństwem narodowym i z politologią. Nie? Tam koło 60 was jest? To naprawdę, koło 10% spełniało jakby takie warunki, moim zdaniem, no nie to, że minimalne, ale rzeczywiście, żebym mógł powiedzieć, że wiedzą, czym jest filozofia, czy filozofia społeczna. Nie? Tak to po prostu działa i to nie jest wasza wina, tak to po prostu jest. Tak? Jeżeli, wiecie, jeżeli na przykład założymy, że na... Teraz chyba, tak? Od przyszłego roku wchodzą nowe zasady na mundialu, że nie wchodzi tam 48 drużyn, tylko 64 czy jakoś tak. W sensie zwiększa się pula drużyn, które grają w fazie grupowej na mundialu. No to jest jasne, że poziom się obniża, tak? To jest oczywiste, że nie wpuszczamy pierwszej 40, tylko wpuszczamy pierwszą 60, no to jest normalne, tak? Jeżeli na olimpiadę będziemy wpuszczali większą liczbę ludzi, no to jest jasne, że słabsi ludzie tam będą, tak? Znacie przynajmniej te dwa przykłady, wybitne po prostu dwa przykłady, kiedy polityka weszła na olimpiadę, no od dawna już weszła, tak? Ale kilka lat temu, ponieważ każde państwo czy każda federacja sportowa ma prawo mieć jakąś tam liczbę przedstawicieli, czyli nie wchodzą tylko najlepsi, tylko jest jakiś limit dla danego państwa i mamy bobsleistów z Jamajki, kojarzycie? Ale jest jeszcze jedna historia, gościa, który pojechał na olimpiadę chyba jako zapaśnik albo jako ciężarowiec i zwolniło się miejsce w biegu na 100 metrów. Znajdźcie sobie na YouTubie. I gość, który o masie po prostu 120 kg biegł razem, tam jeszcze Usaina Bolta chyba nie było, nie? W eliminacjach. No i goście przebiegli i on przybiegł mniej więcej
trzy godziny później, nie? Znaczy, naprawdę, trzy razy dłużej bieg niż tamci, tak? No norma, znaczy to w tym nie ma nic dziwnego, tak? Jeżeli nie dopuszczamy na olimpiadę najlepszych, tylko dopuszczamy od przeciętnych do najlepszych, no to jasne, że poziom nam się obniży przeciętnie, nie? I to samo jest ze studiami, tak? Jeżeli coraz większy procent populacji będzie studiował, no to będzie poziom nam się obniżał. Krzywa Gaussa jest nieubłagana po prostu. Idźmy dalej. Bo mówi, tak? To jest chwalebne po prostu, że każdy by chciał znać cztery działania i alfabet. Tylko, że ja od mojego studenta wymagam, na pierwszym roku wymagam czegoś więcej. Niewiele, ale jednak więcej. Chcę, żeby znał język polski na poziomie podstawowym, żeby potrafił przeczytać polski tekst ze zrozumieniem. To jest, wiecie, ci, którzy mieli ze mną zajęcia, wiedzą, że jednym z prostszych zadań, moim zdaniem, jest to, żeby przeczytać i zanalizować to, co jest na slajdzie, tak? I sami wiecie, że nie każdy to potrafi. Odwrotnie, że niewielu to potrafi. Chcę, żeby potrafili przeczytać, żeby ten student potrafił przeczytać polski tekst ze zrozumieniem, żeby potrafił napisać pracę seminaryjną poprawnym językiem i bez błędów ortograficznych. A gdyby od czasu do czasu sięgnął po jakąś książkę dla własnej przyjemności, to już byłby prawdziwy luksus. Kto z was w ciągu ostatniego miesiąca przeczytał książkę dla przyjemności? Elita. Ale powiem więcej. Ostatnie badania pokazały, że 63% nie przeczytał żadnej książki. Nie przeczytał żadnej książki. Jest taki super rysunek gneczki, też sobie możecie wygooglać. Jak taki, wiecie, tacy ludzikowie tam sobie siedzą starsi w mieszkaniu. I facet woła tam: Hanka, mówią o nas w telewizji. No i taki dymek. 63% Polaków nie przeczytało w zeszłym roku żadnej książki. Lepszy był, bo było, że nic nie przeczytali i tam było, był taki komiks zrobiony, że jeśli czytasz ten komiks, to już jesteś... No dokładnie, dokładnie. Nie? Wiecie, to jest też to, co ja czasami mówię. Od czasu do czasu proszę mnie, żeby opublikować taki tekst na portalu Jagielloński 24 i tam od jakiegoś czasu wprowadzili obok nagłówka, jest napisane, przeczytanie tego tekstu zajmie się 3 minuty. Kurde, o co chodzi, tak? Portal skierowany niby do młodych, inteligentnych konserwatystów, powiedzmy. I podstawowa informacja, która ci jest potrzebna, ile ci czasu zajmie przeczytanie tego artykułu? Bo jak powyżej 5 minut, no to już szkoda czasu, nie? Absurd, no ale tak to działa. Ja muszę powiedzieć, że ja czytałam wyborczej. O, ja czytałam, to już dobrze. Że on nie przeczytał Kanta. On sobie może to znaleźć w internecie i najważniejsze rzeczy wybrać. I dla mnie to było na przykład niepokojące, tak? Jak wykładał. To jest niewyobrażalne w ogóle. Jak tak mówi, że czasy się zmieniły, że teraz możemy sobie wybrać to, co najważniejsze, to właśnie jakby się dla mnie miała z ideą uniwersytetu. Tak? Do tego jeszcze dojdziemy. Nie wymagam od studenta pierwszego roku, żeby znał podstawy rachunku różniczkowego. W razie potrzeby nauczą go teraz na uniwersytecie, ale żeby miał pewną dyscyplinę myślenia i poprawnego wyciągania wniosków, tak? Czyli mówiąc krótko, żeby logicznie myślał. To powinien nabyć na lekcjach matematyki w szkole średniej. Opowiadania o poprawnym myśleniu niczego nie dadzą, jeśli samemu się tego nie przećwiczy. I teraz jest najlepsze. Gdy czytając pracę magisterską, nie muszę poprawiać ortografii i stylu. Staram się zapamiętać studenta jako takiego, który rokuje nadzieję. Na co nadzieję? Na karierę naukową. A to przecież powinno być normą, poziomem zero, od którego się startuje. Tak? To wiecie, to jest pewna perspektywa kogoś, którego ja osobiście bardzo cenię, a wam wystarczy, myślę, to, żeby wiedzieć, że to jest jeden z najwybitniejszych żyjących polskich naukowców. W pierwszej piątce, powiedzmy. Nie? I on mówi... On mówi, tak, że do niego przychodzą studenci na piątym roku studiów, nawet przychodzili, bo już nie przychodzą, którzy robią błędy ortograficzne. Wiecie, zrobić błąd ortograficzny w Wordzie to też jest sukces, nie? Dzieci podkreślają. Akurat ja mam angielskiego Worda, więc mi nie podkreśla, ale to też jest sukces, tak? Wierzcie mi, da się. Znaczy nie to, że ja robię, tylko takie dostaję. No ja czasami też robię. Jak zapewnić studentom normalny, to znaczy z dobrym przygotowaniem start na studiach uniwersyteckich? Sposób taki już dawno wynaleźli Amerykanie. Tak? I to znowu do waszej znajomości filmów i seriali amerykańskich.
tamtejszy system dwuletnich koledżów, tak, wiecie, te wszystkie koledże po prostu, które są przedstawiane jako okres po prostu nieustającej imprezy. Tamtejszy system dwuletnich koledżów pomiędzy szkołą średnią, a właściwymi studiami uniwersyteckimi ma w gruncie rzeczy wyrównać niedostatki high school. High school to jest, no, wiecie, high school znaczy wysoka szkoła, u nas to jest szkoła średnia. Gdy podczas jakiejś dyskusji w Polsce rzuciłem ten pomysł wprowadzenia koledżów, usłyszałem w odpowiedzi, że wprowadzony u nas system licencjatów ma właśnie spełniać taką rolę. Grube nieporozumienie. System licencjatów ma za zadanie upowszechnić wyższe wykształcenie. Upowszechnić. W istocie nie wyższe, tylko półwyższe. I upowszechnić, czyli obniżyć poziom. Natomiast nam, nauczycielom akademickim, chodzi o to, żebyśmy mogli z czystym sumieniem zakładać, że nasz student zna język polski, potrafi poprawnie formułować swoje myśli. Więc jednym z pomysłów, wiecie, w 3 dni, tam chyba w sobotę albo w piątek wyszedł nowy ranking uczelni. To nie ranking szanghajski, ale jeden z najbardziej znanych rankingów uczelni. I polskie uczelnie spadły znowu. Tak? UW jako najlepsza uczelnia jest spadła z 370, bo tam się podaje dziesiątkami, do 430. UJ spadł poniżej pierwszą 500, tak? A pierwsze 10 uczelni, w pierwszej dziesiątce jest jedna europejska uczelnia, Politechnika w Genewie. Europejska, mówię, kontynentalna, unijna. A poza tym mamy europejskie, które wcale nie są europejskie, czyli Cambridge i Oxford. Mamy 7, znaczy 3, pozostała 7 to są uniwersytety amerykańskie. Nie? I tam tak jest, że kiedy przychodzisz na studia, to najpierw wchodzisz do koledżu. Po maturze, w cudzysłowie, czyli po skończeniu high school, wchodzisz do koledżu dwuletniego i koledże są podobnie robione jak szkoły. Znaczy, koledż zazwyczaj ma patrona. Ten patron to jest zazwyczaj osoba, która go ufundowała i która daje na to kasę, albo jego rodzina. I koledż ma ogólnie jakiś obszar, na przykład College of Social Science. Czy coś tam Mendoza College of Business na Notre Dame. Tak? Czyli koledż ma jakiś obszar, ale ty wchodzisz na studia i pierwszy rok w zasadzie jest taki sam. Dopiero od drugiego roku wybierasz tak zwany major, czyli przedmiot, w którym się będziesz specjalizował. I co jest ciekawe, ci ludzie są nazwani undergraduate, czyli nieustopniowani, poniżej stopnia. To są ludzie, którzy nic nie znaczą na uczelni. Tak? Bo studia licencjackie to są już studia wyższe. College de facto nie jest studiami wyższymi. Dopiero skończywszy college, mając skończony college, dopiero wtedy jesteś graduate, czyli masz stopień, tak, zawodowy. I to cię uprawnia do pójścia później do jakiejś school, czyli właśnie na uniwersytet de facto. College w większości, duża część college'y, to są takie niezależne uczelnie w danym mieście, czy gminie, hrabstwie, tak? W Stanach są hrabstwa. Ale duża część koledżów jest też na uniwersytetach. I koledż jest czymś zupełnie innym niż nasz licencjat. Nasz licencjat daje ci już w zasadzie wszystkie uprawnienia. Nie? Ty wchodzisz, idziesz na licencjat i ty w 3 lata masz być specjalistą od bezpieczeństwa narodowego albo od politologii. Tak? Czyli to, czego dawniej ludzie się uczyli przez 5 lat, teraz de facto dostajesz w 3 lata. Nie? Po co potem iść na studia magisterskie? No one knows. Tak? Dawniej zasada była prosta. Jeżeli na przykład kończyłeś studia inżynierskie, to po co się szło na studia magisterskie? Żeby, jak sama nazwa wskazuje... Co znaczy magister? Mistrz. No nie. No w przybliżeniu, ale nie. Magister znaczy nauczyciel. Studia magisterskie dawały ci uprawnienia do uczenia. Skończyłeś metalurgię, tak, byłeś inżynierem metalurgii, szedłeś potem na 1,5 roku, na 3 semestry na studia magisterskie po to, żeby uczyć metalurgii albo przedmiotów zawodowych w technikum albo w zawodówce. Nie? Bo jasne rozróżnienie. A teraz po co wy macie iść na studia magisterskie? Jeżeli licencjat daje wam wszystko. No nie daje możliwości. No czego na przykład nie daje licencjat? No okej, ale licencjat też nie daje możliwości uczenia. Na poziomie gimnazjum nie możesz? Nie. Musisz mieć skończony kurs pedagogiczny. W sensie to nie licencja ci daje te uprawnienia i magister też ci nie daje uprawnień do nauczania.
musisz mieć skończony blok przedmiotów nauczycielskich. Nie? Więc jaka jest różnica między magistrem a licencjatem? No ale na studiach już może uczyć magistra, licencjant. Też może. W Polsce według nowej reformy, tej właśnie kudryckiej, po licencjacie możesz iść na studia doktoranckie. Nie? Więc no, pytanie brzmi właśnie, podstawowe pytanie, dlaczego studia licencjackie, dlaczego studia magisterskie? Nie? No i Heller odpowiada tak. Po to, żeby upowszechnić wyższe wykształcenie. Żeby w Polsce nie było 60% ludzi z wyższym wykształceniem, tylko 80% ludzi z wyższym wykształceniem. Wiecie, ja nie wierzę w teorie spiskowe, ale czytałem bardzo ciekawą analizę i ona mnie przekonała, że to obniżenie właśnie, te reformy zaczęły się w latach 2000. Jest dosyć ciekawa analiza, moim zdaniem przekonująca, to nie chcę was przekonywać, bo sam nie mam dowodów, ale argumenty się kleją w całość, że ułatwienie studiów i to właśnie i od, no powiedzmy, od końca lat 90., tak, ale przede wszystkim w 2004-2005 zniesienie egzaminów na studia. Co by nie powiedzieć, dzięki egzaminom na studia niektórzy się nie dostawali na studia. Nie dostać się na studia chyba jest bardzo ciężko. Tak mi się wydaje. Nie mówię o jakiejś elitarnej, tylko w ogóle, żeby na jakiekolwiek studia się załapać. To chyba to jest z automatu w zasadzie. Tak? I jest taka teoria, moim zdaniem dosyć dobrze uargumentowana, mówiąca, że to jest zabieg czysto polityczny. Co nam daje wpuszczenie jak najwięcej liczby osób na studia? Mniej bezrobocia. Mniej bezrobocia, bo zdejmujemy na 5 lat człowieka z rynku pracy. Nie? Do przemyślenia. W ciągu wieków uniwersytety przeżywały swoje wzloty i upadki. Tak, były okresy świetności i okresy regresu. Idea uniwersytetu to nie jest stały wzrost w górę. Nie, było lepiej, było gorzej. No tak po prostu jest. Ale idea uniwersytetu nie tylko przetrwała te 800 lat, lecz także stworzyła nowe formy. Tak? Mówiliśmy o uniwersytecie XIX-wiecznym, o uniwersytecie XX-wiecznym, o multiwersytecie itd., itd. Przystosowała się do zmienionych warunków i nadal wydaje owoce ku pożytkowi i chlubie ludzkości. Musimy jednak strzec tego dziedzictwa. Cieszymy się, że wyższe wykształcenie obejmuje dziś coraz szersze warstwy społeczeństwa i chcemy ten proces popierać, ale nie wolno nam zmieniać wyższych uczelni w zakłady produkujące rzesze niedouczonych absolwentów, których dyplomy nie mają pokrycia w ich wiedzy. Wyrządza się w ten sposób i krzywdę i tym młodym ludziom, i społeczeństwu. Tak? Upowszechnienie, Heller mówi tak, upowszechnienie wyższego wykształcenia wyrządza krzywdę i społeczeństwu, i ludziom. Tak? No zastanówcie się, czy chcielibyście, a były takie pomysły, żeby was leczył lekarz po studiach zaocznych z medycyny? Nie? Czy byście chcieli jeździć mostami, które są budowane przez studentów prywatnych szkół inżynieryjnych? Nie? No i dlaczego to ma mieć zasadniczą różnicę, jeżeli sobie pomyślicie, że pewnie połowa absolwentów ekonomii i zarządzania w Polsce jest po prywatnych szkołach? Nie? Są dobre prywatne szkoły. Jasne, że są. Ale jest ich mało. Największa prywatna szkoła w Krakowie, no chyba mówiłem, przez długi czas funkcjonowała jako Krakowska Szkoła Wyższa, w skrócie KSW, co było przez wszystkich Krakusów rozkładane jako kup sobie wykształcenie. Obecnie zmienili nazwę, się zmienili na Akademia Krakowska, ale ponieważ to jest historyczna nazwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc dali im nazwę Krakowska Akademia, co jest tłumaczone jako karty akceptujemy. Nie? Pomyślcie, czy byście chcieli, tam teraz jest medycyna, żeby nie było. Nie chcę powiedzieć, że to jest zła uczelnia, bo to jest jakby zupełnie inny wątek, tak? Tylko pytanie brzmi, dlaczego my uważamy, że upowszechnienie studiów wyższych coś nam daje? Oprócz dobrego samopoczucia, nie? To jest jasne. Ale czy to, że mamy w Polsce więcej magistrów, powoduje, że my jako naród, czy jako społeczeństwo jesteśmy mądrzejsi? I kończymy powoli Hellera. Warto pamiętać anegdotę o dyktatorze, który chcąc podnieść poziom wykształcenia w swoim państwie, wszystkim obywatelom powyżej 18 roku życia nadał tytuł doktora. No, poziom wykształcenia formalnie się znacznie zwiększył. Nauka jest demokratyczna, bo powinna być dostępna dla wszystkich.
ale jest również elitarna, bo wymaga od swoich adeptów zdolności i pracy znacznie ponad przeciętną miarę. Tak, to jest pewien ideał studiów. Znaczy, kiedy ja jeszcze zaczynałem, mnie nigdy nie kręciła medycyna. Siedzę od lat w bioetyce i mam kontakt z lekarzami, ale nigdy bym nie chciał studiować medycyny. Tak? Ale nie wiem jak teraz, ale dawniej medycyna to naprawdę było 6 lat po prostu wyłączenia z życia. Człowiek po prostu w ciągu dnia siedział na zajęciach, wieczorami kuł. Potem znowu siedział na zajęciach, potem wieczorami kuł. Tak? Tak wyglądały studia z medycyny. Potem dobrze zarabiał, ale rzeczywiście to były trudne studia. Nie? Studia trochę właśnie ponad miarę. Tak? Że po prostu z każdym byłeś w stanie umówić się na piwo za wyjątkiem studenta medycyny, bo on zawsze miał egzamin przed sobą jakiś. Nie? Twórzmy więc na uniwersytetach dla tych, którzy się wybijają. Czyli taka próba minimum. Tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie wszystkich pociągnąć za uszy do góry, to przynajmniej dajmy szansę najlepszym. Twórzmy na uniwersytetach dla tych, którzy się wybijają, warunki do rozwijania ich możliwości. Elitarne kierunki, systemy promocji, specjalne zespoły badawcze. Inwestycja w elitarność nie sprzeciwia się upowszechnianiu wykształcenia. Wyższy poziom intelektualny jest zaraźliwy, poprzez tworzenie środowiska przenosi się na innych i bardzo szybko wydaje owoce. To jest punkt, który jak przygotowałem ten wykład, to wiedziałem, że muszę was o to zapytać. Czy zgadzacie się z tą tezą? Że podwyższenie poziomu wykształcenia, czy nie wiem, stykanie się z ludźmi inteligentnymi, wykształconymi, jest zaraźliwe. Bo moim zdaniem to jest taka teza, wiecie, com si, com sa. Trochę tak, trochę nie. Kto się zgadza z tą tezą? A kto się z nią nie zgadza? Pani Agnieszko, dlaczego się pani nie zgadza? No bo jeżeli ktoś nie ma takiego chęci dowiedzenia się, rozłożenia na czynniki pierwsze w zasadzie od dziecka, to tego się nie da zagrać. To trzeba mieć w sobie. Dlaczego? Po co? Na co? Ktoś z Państwa jeszcze się zgłaszał? A tam z tyłu, pan. To znaczy ja w ogóle bym zaczął od tego, że kiedy faktycznie te osoby miały elitarne, to w ogóle nie stykałyby się, bardzo duża część tych osób nie stykałaby się w ogóle z przeciętniakami. W Stanach mają na to specjalny termin. Wiecie, jak się mówi na takich ludzi? Nerd. Nie? Gość, który siedzi po prostu w książkach. Ale dobry argument. Ktoś jeszcze z Państwa był przeciwko? To pójdźmy dalej. Tak? Więc mówię, ja też nie jestem przekonany, że to jest prawda. Wydaje mi się, że danie możliwości, danie, nie wiem, jakiś bardziej... Ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem i po prostu namawiam kogo tylko mogę na to, żeby wprowadzić regułę. Nawet na wydziale niech to będzie jeden gościnny wykład profesora zagranicznego, ale naprawdę, nie to, co teraz zrobiono, tylko rzeczywiście cykliczny. U mnie na uczelni jeszcze, kiedy ja studiowałem, to był maj i wtedy przez miesiąc, mniej więcej, czasami przez 2 tygodnie, robiło się rzeczywiście 30 godzin, ale przyjeżdżał specjalista na jeden wykład. Nie? I to mi to naprawdę dawało bardzo dużo. Oprócz tego, że człowiek musiał rzeczywiście, chciał czy nie chciał, trochę się obijał o język, tak? Znaczy osłuchiwał się z pewnym językiem, znaczy z angielskim, ale po drugie to naprawdę było dotknięcie prawdziwej nauki. Nie? I ja pamiętam, że ja bardzo lubiłem te wykłady. I też myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł, gdyby na AJD, nie wiem, jednego, ale rzeczywiście po prostu z najwyższej półki specjalistę z jakiejś dziedziny, tak, z obszaru nauk filologiczno-historycznych, no bo tak się nazywa wydział, gdyby w semestrze czy w roku jeden taki człowiek był ściągnięty za jakąkolwiek kasę, moim zdaniem to byłby bardzo dobry pomysł. Nie? Więc tu widzę pewne podobieństwa. Jeżeli ktoś ma aspiracje, to moim zdaniem to może go pociągnąć. Ale jednocześnie, jeżeli ktoś nie ma zupełnie aspiracji, przed na studia po to, żeby mieć papierek, no to to chyba nic mu nie pomoże. To się z panią Agnieszką bym zgodził. Ostatni cytat z Hellera. I to jest podsumowanie tego jego artykułu. Artykuł znajdziecie sobie w necie, jeżeli was to interesuje. Tutaj myślę, że połowę przeczytaliśmy. Ale podsumowanie jest bardzo ciekawe. To jest właśnie idea uniwersytetu. Uczyć, rozwijać naukę, służyć ludzkości w poznawaniu prawdy. Czy można zatrzymać gwiazdy i planety w ich biegu? Nie.
Ale na tej uczelni, na Uniwersytecie Jagiellońskim, wówczas Uniwersytecie Krakowskim, studiował ktoś, kto zatrzymał planety w biegu. Chodzi oczywiście o... No nie. Mikołaj Kopernik. Był z Torunia, ale studiował na UJ-cie. Zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię. Tak potężna jest idea uniwersytetu. Tak? Też znowu z wielkiej litery. Uniwersytet dobrze rozumiany to jest... No jasne, że to jest pewien zabieg literacki, pewna figura retoryczna, ale świetnie zastosowana przez Hellera. Tak? Uniwersytet jest w stanie wykształcić kogoś, kto zatrzyma planety w biegu. Nie? I to jeszcze polski uniwersytet. Nie pozwólmy zamienić jej, tej idei uniwersytetu, na zbiór przepisów. No i wchodzi tutaj minister Barbara Kudrycka, minister, która była przez cały pierwszy rząd Tuska. I w zasadzie cały czas, kiedy Tusk był premierem, to ona była ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Dużo młodsza, nie? 30 lat, 20 lat młodsza od Hellera, prawnik z wykształcenia. Skończyła co prawda Uniwersytet Warszawski, ale jakby największym jej osiągnięciem takim naukowo-dydaktycznym było to, że była przez pewien czas rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. To nie chodzi mi o to, żeby wyśmiewać, tak? Bo każde miasto, to znaczy to jest miasto wojewódzkie, ale każda prowincja też ma prawo mieć swój uniwersytet, nie? Tylko chodzi o to, żeby pokazać wam też, dlaczego ona mówi takie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest też uzasadniane jakby z kontekstu, w jakim się mówi, tak? Inaczej będzie mój naukowiec, który otrzaskał się z najlepszymi uczelniami świata, a inaczej ktoś, kto większość życia spędził na prywatnej uczelni. I ona weszła jakby w tą dyskusję, zobaczcie, tydzień później z artykułem Uniwersytet Wolności. Taki dała tytuł. I zobaczcie, że ona ma jakby zupełnie inny pomysł na to, jak naprawić polską edukację wyższą. No bo dyskusja zazwyczaj tak jest. Jeżeli w jednym miejscu się zacznie, Tygodnik Powszechny, Do Rzeczy, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza i tak dalej, to na tych samych łamach kontynuuje się dyskusja. Nazw jest kilka, ale domyślam się, że chodzi panu o Żydownik Powszechny. Dla mnie idea uniwersytetu opiera się na wolności. Wolności myślenia, wolności badań naukowych, wolność nauczania. Tak? Clue uniwersytetu dla niej jest wolność. Tak? To jest jakby najważniejsza wartość. Co się stanie, gdy zdewaluuje się wolność? Tak? Tam Heller mówi, co się stanie, jeżeli zdewaluujemy ideę. On mówi, co się stanie, jeżeli zdewaluujemy wolność. Zostanie już tylko albo dowolność, albo bezwolność, czyli albo totalna swoboda, albo całkowite ograniczenie. Obie te antywartości są dość silne i dość groźne, by pogrzebać ideę uniwersytetu. I gdyby tej wolności zabrakło, moglibyśmy pewnie mówić o śmierci uniwersytetów przywołanej w tytule artykułu Michała Hellera. Tak? Ona mówi o śmierci uniwersytetu odwrotnie. Tak? Parafrazując słynne powiedzenie, pogłoska o śmierci uniwersytetu była znacznie przedwczesna. Tak? Mówi, uniwersytet umrze dopiero wtedy, kiedy nie będzie wolności. Dla mnie jako dla liberała to brzmi ładnie. Tak? Znaczy wolność jest najważniejszą cechą dla uniwersytetu, ale zobaczymy, jak ona to rozumie. Księże profesorze, chyba oboje nie mamy wątpliwości, że polskie szkolnictwo wyższe, rozdrobnione, rozproszone, z przytłaczającą liczbą ponad 400 bardzo dobrych, przeciętnych i powiedzmy szczerze także kiepskich uczelni wymagało reformy. Tak? Bo ona mówi jako ta, która tą reformę robiła. Teraz Jarek Gowin robi kolejną. Reformy, która wyzwoli zmiany, ale też ochroni i rozszerzy wolność akademicką. Tak? Zobaczcie, cały czas się pojawia ta wartość wolności jako kluczowa dla uniwersytetu. Reformy, która wyzwoli zmiany, ale też ochroni, a nawet nie tylko zachowa tą wolność, która jest, ale rozszerzy wolność akademicką. I zobaczcie, jaką ma receptę na to. I to jest to, czego wy doświadczacie na studiach, jako studenci, a ja doświadczam jako wykładowca. Autonomię, wolność uniwersytetów można wzmacniać wyłącznie poprzez deregulację przepisów, czyli poprzez zmniejszanie ilości przepisów, ograniczeń. A najgłębszej deregulacji wymaga na uczelniach sam proces nauczania. Mieliśmy przecież odgórnie ustalone programy studiów i zamkniętą listę kierunków, jakie uniwersytety mogły zaoferować. To nadmiernie sztywny gorset, w który latami wciskano uniwersytety. Teraz wreszcie mogą nabrać powietrza.
Tak? Co ona mówi? Co jest największym zagrożeniem dla uniwersytetu współczesnego? Biurokracja. No ona nawet nie mówi o biurokracji. Oczywiście, pośrednio to jest biurokracja. To jest oczywiście związane z biurokracją. Ale wprost? No odgórne programy, jak narzucanie po prostu. Ograniczona liczba kierunków, które można studiować na uniwersytecie. Jak pamiętacie, na uniwersytecie średniowiecznym można było studiować 3 kierunki. Prawo, medycynę i teologię. Tak? Plus był właśnie college, który dawał podstawy do tego. To tam dopiero musiał być nadmiernie sztywny gorset. Nie? Mówi, teraz mimo, że tych kierunków jest bardzo dużo, to i tak to jest zbyt ograniczone. Tak? I właśnie w tym kontekście, o którym pan Adam mówi, jest biurokracja, tak? przepisy, które idą z Warszawy, czy z Unii, czy skądkolwiek indziej, powodujące, że na przykład może być tylko kierunek ekonomia, a na przykład nie może być kierunku ekonomia w języku angielskim albo ekonomia średnich i małych przedsiębiorstw. Ekonomia taka i śmaka. Mówi, to jest jednym z głównych powodów, dla których uniwersytety są dziadowskie. To paradoks taki się pojawił, bo teraz jest ta wolność może w tym kontekście, ale biurokracja wszędzie indziej. Jasne. Paraliżuje wszystko. Kierunki właściwie nie wiadomo dla kogo i po co, bo często w obcym języku, a nie ma studentów, którzy mogliby wysłuchać tych wykładów. No i rzeczywiście mamy, już nie mamy jakiegoś kanonu przedmiotów, tak? To, że kiedyś było wiadomo, że już nie mówię o średniowieczu, tak? Ale uniwersytet był wtedy, kiedy oferował te 3 kierunki. Jeżeli miał poniżej, no to nie był uniwersytetem, tak? Dlatego Akademia Krakowska nie była uniwersytetem, bo nie było wydziału teologicznego. Myślę, że jak tak sobie pomyślicie o uniwersytecie, no to mamy jakieś takie kluczowe kierunki, tak? Podstawowe, które muszą być. No ciężko myśleć o uniwersytecie, na którym nie ma matematyki, na którym nie ma fizyki, na którym nie ma socjologii, psychologii. Ale już jesteśmy w stanie sobie pomyśleć uniwersytet, na którym nie ma teologii albo filozofii. W większości nie ma. No, znaczy no, filozofia akurat jest, tak? Ale teologii nie ma. Tak, jesteśmy w stanie sobie pomyśleć spokojnie o uniwersytecie, na którym nie ma ekonomii. Bo ekonomia zasadniczo najczęściej była wykładana na uniwersytetach ekonomicznych, nie? Czy akademiach ekonomicznych wówczas. I Kudrycka mówi, to, że mamy ustalone programy studiów i zamkniętą listę kierunków, to obniża poziom uniwersytetów, mówiąc krótko. Idźmy dalej, co tam jeszcze mówi. Wszystkie uczelnie właśnie teraz, korzystając z zapisanej w reformie autonomii programowej, definiują na nowo swoją ofertę kształcenia w oparciu o KRK. Powstają zupełnie nowe programy. To jest w ogóle to jest słowo, które spędza sens powiek każdemu rozsądnemu wykładowcy. KRK. A ona mówi, to wam da wolność. Ale to my wiemy dopiero po pewnym czasie. Tak? Jakby założenie jest takie, że państwo określa tylko pewne krajowe ramy kwalifikacji, pewne ogólne zasady, które absolwent powinien posiadać. Tak? To jest to, panie mnie pytały o sylwetkę absolwenta. To jest pomysł właśnie wynikający dopiero z 2012 z tej reformy. Wcześniej nikt o tym nie myślał. W ogóle nie istniało coś takiego jak sylwetka absolwenta. Przechodziłeś na studia, które się nazywały filozofia. I bez względu na to, czy przechodziłeś na uniwersytet w Białymstoku czy na Cambridge, wiedziałeś, czego będziesz się uczył. A jak nie wiedziałeś, to trzeba było zapytać starszych kolegów. Albo wejść na Wikipedię. Przechodziłeś na medycynę i wiedziałeś, czego się będziesz uczył. Tak? Nie było żadnych krajowych ram kwalifikacji, które tworzyły sylwetkę absolwenta, tylko wiadomo było, co lekarz musi umieć. Co musi umieć stomatolog, co musi umieć inżynier odbudowy dróg i mostów. Tak? Teraz pomysł jest taki, ona mówi, że państwo tylko określi pewne przymusowe czy obowiązkowe rzeczy. To, że lekarz musi umieć leczyć ludzi, a uczelnia sama sobie ma zdefiniować, co to znaczy absolwent medycyny po Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Okay? Powstają zupełnie nowe programy studiów i nowe kierunki, tak? Czyli mamy nowe kierunki, nowe przedmioty, nowe programy, które mają uwzględniać co? To jest dosyć ciekawa lista. Naukową specjalizację uczelni, czyli inaczej będzie uczył tego samego przedmiotu, na przykład właśnie ekonomii, inaczej będzie uczył będzie uczyło AGH, na AGH jest ekonomia, inaczej będzie uczył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, inaczej będzie uczył Uniwersytet Jagielloński. Tak? Bo inna specyfika, czyli mamy magistra ekonomii i każdy z nich umie coś trochę innego.
Nie? I ona mówi, to jest dobre. To jest jakby dowód żywotności uniwersytetu. Po drugie, nowe wyzwania cywilizacyjne. Czyli ekonomista, nie wiem, w Wielkiej Brytanii będzie się uczył czegoś innego niż ekonomista na Ukrainie na przykład. Ale też potrzeby lokalnych rynków pracy. Czyli w Częstochowie na ekonomii będziemy się uczyli czegoś innego niż w Katowicach na przykład. Ambicje młodych ludzi i umiejętności, czyli nawet między rocznikami mogą być różnice. Bo dany rocznik bardziej będzie chciał uczyć się Keynesa, a kolejny rocznik będzie bardziej chciał się uczyć, nie wiem kogo tam, kurczę, Marksa, nie? Z ekonomii. Bo mają inne ambicje, inne umiejętności. Albo jedni przyjdą i będą znali, no właśnie, niech będzie ten rachunek różniczkowy, a następni przyjdą i będą mieli problem z rozwiązaniem równania z dwiema niewiadomymi. Tak? I program musi być jakby dostosowany do ich umiejętności. I też umiejętności, bez których absolwenci w dalszej karierze zawodowej czy pracy społecznej będą bezradni. Czyli rynek ma nam kształtować po części, nie tylko, ale także rynek ma nam kształtować program studiów. I kierunki oczywiście. I ona mówi tak, trzeba przestawić myślenie o procesie kształcenia na myślenie o efektach kształcenia. Tak? Teraz jak sobie weźmiecie jakikolwiek sylabus, to tam macie efekty kształcenia. Te efekty kształcenia są w trzech obszarach. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, jeśli dobrze pamiętam. Wypełniam to cały czas. Za każdym razem się przykleja to samo, tylko nie mówcie nikomu. Wszyscy wiedzą, bo wszyscy dokładnie tak samo robią. Nie? Myślimy o efektach, czyli czego chcemy nauczyć studenta. Tak? Przychodzi do mnie student bezpieczeństwa narodowego i ja mówię, kurczę, co ja bym chciał, żeby on umiał po tym, kiedy wyjdzie? Umiał, wiedział, jakie będzie miał kompetencje społeczne. Kompetencje społeczne się wpisuje zawsze te same. Żeby tam potrafił prowadzić dialog z ludźmi inaczej myślącymi. Czy takie różne pierdółki. Autentycznie, no, zobaczcie sobie sylabusy. Że wszędzie będziecie mieli to samo wpisane, tak? Bo to jest trochę ten sam argument, o którym pani Agnieszka powiedziała wcześniej, tak? Nie da się zmusić nikogo, żeby przestawił myślenie, tak? Przestawić myślenie o procesie na myślenie o efektach kształcenia, tak? Bo de facto klasyczne myślenie jest zawsze takie, tak? To Arystoteles chociaż by wymyślił, tak? Najpierw stawiamy sobie cel, a później do niego dobieramy środki. Czyli trochę to, o czym ona mówi. To jest jasna sprawa. To jest jasna sprawa. Nie wiem, kiedy piszecie pracę licencjacką czy magisterską, najpierw stawiacie tezę, a później próbujecie ją albo udowodnić, albo obalić. Tak to po prostu działa. Tego się nie da inaczej zrobić rozsądnie. Tak? Tylko zastanówmy się, czy to jest do zrobienia, że za każdym razem, tak, co roku dostaję jakiś przedmiot i mam teraz na nowo wymyślić, czego ja mam tych ludzi nauczyć. Nie, przepraszam, nie to, czego ja mam ich nauczyć. Co oni mają wiedzieć, umieć i jacy mają być kompetentni w... Jak to odmienić, kurczę? Jakie mają mieć kompetencje społeczne, mówiąc krótko? Nie? Raczej zasada jest taka, to pomyślcie, czy tak nie jest, tak? Że jeżeli byliście w szkole średniej, czy teraz jesteście na studiach i przejdziecie na przedmiot, niech będzie ta ekonomia, to chyba powinno być jasne, co po przedmiocie ekonomia student powinien znać. Nie? Ja wiedząc o tym, że mamy teraz to trochę bardziej rozbudowane, zazwyczaj, kiedy przychodzę, często ze względu na swoją specjalizację, wykładam etykę na biotechnologii albo na pedagogice. Tak? I mniej więcej wiem, jakie tematy z etyki są interesujące. Ale tematy z etyki. Ja nie mam poczucia, że oni znają etykę po moich zajęciach. Ktoś z was był na etyce u mnie? Okej. Okay. Nie mam poczucia, że znają etykę, tak? Ale przynajmniej to, co mogę zrobić, to mogę dać pewne tematy z etyki. Tak? Wiadomo, że jeżeli mam, nie wiem, tam zajęcia z pedagogiki, zresztą zazwyczaj robię prosto, tak? Puszczam listę i mówię, wpisujcie tematy, które was interesują. Nie? Tylko pytanie brzmi, czy to jest znowu myślenie o efektach kształcenia, tak? Bo zasada jest bardzo prosta. Ja mogę dobrać różne przykłady. Wpisaliście się, drodzy państwo? Ja mogę dać różne przykłady, żeby zrobić w zasadzie jedną rzecz, bo filozofia polega na jednej rzeczy. Nauczyć ludzi samodzielnego myślenia, a przynajmniej skłonić do tego, żeby zaczęli samodzielnie myśleć.
De facto do tego się sprowadzały wszystkie nasze zajęcia z posta filozofii, czyli de facto z filozofii społecznej na bezpieczeństwie narodowym. Tak? Kiedy braliśmy konstytucję, to tylko po to, żebyście potrafili krytycznie ją ocenić, tak? Wskazać słabe i mocne punkty konstytucji. Tak? Kiedy weźmiemy sobie temat aborcji, to po to, żeby każdy potrafił podać argumenty za i przeciw. Nie? Jeżeli weźmiemy sobie temat, nie wiem czego, kurczę, jakiś z estetyki niech będzie, nie? To po to, żeby każdy potrafił samodzielnie, ale też racjonalnie pewne rzeczy ocenić. Czy to jest myślenie o efektach kształcenia? No nie. Filozofia tak wyglądała od czasów Arystotelesa. Od 2500 lat. Nie? Nie mieli żadnych krajowych ram kwalifikacji, ale wiedzieli, czego powinni nauczyć. Nie? Raczej myśl była taka, czego należy nauczyć, niż to, jaki absolwent wyjdzie z tej uczelni. Natomiast ona to podkreśla jako zalety. Dlaczego? Bo oczywiście potem mówi, że tam nie może być jedynie lista pobożnych życzeń, lecz rzeczywiste dostosowanie treści programowych, metod ich realizacji, a także sposobów oceny do przyjętej misji i do poziomu studentów. Tak? Czyli cały czas ten poziom studentów jest czymś, czym wykładowca ma się kierować. Jeśli ktoś tylko stare programy z mozołem przepisze do nowych tabel, a tak to de facto wygląda zazwyczaj, to zaprzepaści szansę, jaką daje ta najistotniejsza z autonomii uniwersyteckich. Autonomia samodzielnego kształtowania z programów. Moim zdaniem to jest bzdura. Najważniejszą autonomią, jaka jest na uniwersytecie, to jest autonomia myślenia. To, że każdy z nas może myśleć. To jest moim zdaniem najważniejsza wolność, jaką daje uniwersytet. To, że możesz myśleć, co chcesz. Wykładowca może myśleć, co chce i może wykładać to. I student może myśleć, co chce. Może wstać i teraz powiedzieć, gada, pan Gałecki, pieprzy pan bzdury. I to jest największa wolność, jaką daje uniwersytet. Bo nigdzie indziej tego nie zrobicie. Jeżeli zrobicie coś takiego w pracy, to będzie wasz ostatni dzień w pracy. Zazwyczaj, nie? Na uniwersytecie macie prawo to zrobić, tak? I uniwersytet daje prawo zaproszenia tutaj, kurczę, Grzegorza Brauna, Sławka Sierakowskiego, Annę Grodzką i Zygmunta Baumana, gdyby jeszcze żył, tak? To jest ta wolność, którą daje uniwersytet. Wolność myślenia. A nie wolność kształtowania z programów. Że gdybym ja chciał teraz na nowo wynajdować koło, tak? To jest absurd. Gdybym ja teraz chciał układać program studiów z filozofii, to jest absurd. Znaczy, to, że ja jestem po pierwsze pyszny, a po drugie ja nie wiem, kim ja jestem. Bo ja wchodzę w pewien cykl, filozofia istnieje 2500 lat i teraz Gałecki będzie wymyślał, jak się uczy filozofii. Nie? Ekonomia istnieje 200 lat i teraz przyjdzie ktoś tam i będzie układał program nauki ekonomii. Nie? Znaczy, ja mam przetworzyć pewne rzeczy, które oczywiście istnieją, jakoś tam dostosować, ale nie układać program. No to jest absurd, nie? Tak jakby ktoś teraz powiedział, że dobrze, to wprowadzamy psychologię, tak, dostaliśmy uprawnienia z psychologii na AJD i teraz na naszej psychologii będzie tak, historia antycznych Żydów, ekonomia tam procesów produkcji szkła w hucie szkła i tak dalej, i tak dalej. No absurd, znaczy program jest znany od dawna. Mamy jakiś tam margines 10% przedmiotów, które poprzesuwamy, ale to nie jest tak, że teraz my sobie ułożymy program studiów psychologicznych. Bo mówiąc krótko, wypuścimy gościa, który nie jest psychologiem. Bo to jest jasne, nie? Jeżeli ktoś teraz na medycynie, on sobie zamiast chirurgii pierwszej, drugiej, trzeciej wprowadzi sobie akupunkturę, no to ja do takiego lekarza nie chcę iść. Przebudowanie programów studiów pod kątem misji kształcenia z jednej strony i poziomu samych studentów z drugiej pozwoli na zróżnicowanie wśród szkół wyższych. Tak? To, że nam się nagle rozjadą. To, co jest, zobaczcie, zawsze było pewną wartością, to jest to, że uniwersytet co do zasady jest jakiś uni, jest jakaś unitarność. Tak? Jasne, że jest różnica. Uniwersytet Jagielloński inaczej funkcjonuje, inaczej wygląda niż uniwersytet w Białymstoku. Tak? Są pewne różnice, ale to są różnice tego, co jest zewnętrzne. Mamy trochę inne. Wiadomo, że na przykład na Uniwersytecie Białymstoku na przykład dobrze by było, gdyby była filologia ukraińska. A już na przykład na Uniwersytecie Zielonogórskim już tej filologii ukraińskiej może nie być. Tak? Ale co do zasad, te zasady powinny być takie same wszędzie. Nie? Te różnice są czymś zewnętrznym. Będą te, którym bliżej do tradycyjnych uniwersytetów oraz uczelnie o profilu praktycznym, ściślej powiązane z otoczeniem gospodarczym. No i tak jest na przykład w Krakowie, tak? Kiedy zaczynałem studia, był jeden uniwersytet, teraz tam jest uniwersytetów chyba 8. Się zgubiłem w liczeniu, tak?
Ale to nie jest tak, że powstało 8 uniwersytetów, tylko po prostu 7 uniwersytetów zmieniło, 7 uczelni zmieniło nazwę. Nie? I ona mówi, to jest zróżnicowanie wśród szkół wyższych. Nie? Dawniej było jasne, że były szkoły pedagogiczne i były uniwersytety i były szkoły techniczne. I to każdy wiedział, nie? A teraz tak naprawdę danie każdej z nich nazwy uniwersytet raczej zaciera tą różnorodność niż podkreśla, czy źle myślę. Nie? Jeżeli wszystko się będzie nazywało uniwersytet, to raczej unifikujemy, a nie rozróżniamy. Znam tylko jedną taką uczelnię, AGH. AGH nie zmieniło nazwy. AGH formalnie jest uniwersytetem, ale nazwę zostawiło sobie taką, jaką miało, bo nazwa to jest tradycja. Co oni teraz będą się wykupiać? Będą się nazywać Uniwersytet Górniczo-Hutniczy? Czy to nie szansa na pogodzenie marzeń o kształceniu elitarnym z marzeniem o kształceniu powszechnym? No moim zdaniem nie. Znaczy to nadal jest kształcenie powszechne. Nie wiem, gdzie jest ta elitarność, gdzie ona ją widzi. Ktoś zaraz ją widzi? Chodzi o tą indywidualność. Okej, okay, tylko czy elitarność to jest indywidualność? Nie, nie, ale tak z kontekstu jedynie. Aha. Więc zobaczcie, cały czas mamy te dwie wartości, które nam tutaj jakby się zderzają, funkcjonują. Marzenie o kształceniu elitarnym z marzeniem o kształceniu powszechnym. I dwa ostatnie slajdy. Bo to też pokazuje, tak? Heller mówi o pewnych wartościach, ona mówi o pewnych liczbach, stąd podtytuł dzisiejszych zajęć. Za chwilę do najlepszych w kraju ośrodków badawczych, które uzyskają status krajowych naukowych ośrodków wiedzy, to jest po prostu absurd, to jest tak amerykańskie. Dlaczego najlepsze uczelnie nazywają się krajowe naukowe ośrodki wiodące? Pewnie od skrótu. No. Tak? No, po prostu. Jakby nie mogli tego nazwać inaczej, jeszcze w ogóle po angielsku. No i jest ich kilka. Moja żona na takiej uczelni robi doktorat. Czy to jest dużo lepsza uczelnia? Im więcej słyszę, tym mam wrażenie, że nie. Ale to jest osobna pula uczelni, która dostanie 50 milionów dodatkowej dotacji. Wydziały, które wypracują najbardziej innowacyjne programy studiów, będą walczyć o grant o wartości miliona złotych. To, na co zostaną przeznaczone te środki, zależy już od samych wydziałów. Po raz pierwszy więc ministerstwo daje autonomię uczelniom w dowolnym dysponowaniu środkami publicznymi, o której wcześniej można było tylko marzyć. I dalej. W ostatnich latach inwestycje w naukę i szkolnictwo wyższe przekroczyły 22 miliardy złotych. Laboratoria, innowacyjne projekty badawcze, nowe budynki dla kadry naukowej i studentów. Inwestujemy więcej i szybciej niż w autostrady i stadiony i mogę zapewnić, że to się nie zmieni. Tak się kończy jej artykuł. Znaczy, zupełnie inna perspektywa. Nie? Heller mówi, jest źle. Trzeba zmotywować ludzi do tego, żeby chcieli poznawać rzeczywistość, żeby chcieli być mądrzy. Mówi, że pieniądze tego nie naprawią. A ona mówi, ale czego się ksiądz czepiasz? Jak 22 bańki poszły, duże bańki, poszły na uczelnie. Tak? Szybciej, więcej pieniędzy idzie na uczelnie niż na autostrady. I zobaczcie, Sławek, to jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Mamy tutaj na uczelni kilku jego doktorantów, znaczy doktorów, których on promował, bo on był przez wiele lat rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Ponoć bardzo ciekawy, nie miałem okazji go poznać. W ogóle wygląd hipisa już powoduje, że go lubię. Bardzo specyficzny człowiek, naprawdę bardzo ciekawa postać podobno i też niedaleko żyjąca. Na przykład ktoś taki, gdy był zaproszony u nas na uczelnię, kurczę, klaskałbym rękami i nogami. Bo to jest filolog polski, ale ponoć bardzo ciekawy gość, też poeta i w ogóle. I też, zobaczcie, on też ma nagrodę, tak? U Kudryckiej szukałem, ale żadnej nagrody nie znalazłem. Może dostał jakiś tam, nie wiem, order Orła Białego czy coś. Słucham? No. Ale wiecie, to nie jest nagroda naukowa, tylko jakieś tam polityczne, nie? A on dostał wiele nagród. To jest tylko jedna, bo on dostał też Lux ex Silesia i tak dalej, czyli nagrody branżowe, nie? I on z kolei wchodzi, tak, mamy śmierć uniwersytetów, Uniwersytet Wolności i on mówi mądrość i statystyka, tak, w kolejnym numerze. I w zasadzie on tak pozamiatał, że już potem nikt nic nie napisał na ten temat, przynajmniej w tej dyskusji. I co mówi Sławek? Na wątpliwości księdza profesora Michała Hellera dotyczące dzisiaj i jutra uniwersytetów minister Barbara Kudrycka odpowiada streszczeniem zalet nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wyliczeniem nakładów, jakie państwo przeznaczyło na naukę i tak zwaną infrastrukturę naukowo-dydaktyczną. Z jednej strony myśl obawia się dewaluacji idei, z drugiej szczyci jurydyczno-ekonomiczną skutecznością, czyli prawno-ekonomiczną. Trudno nie stwierdzić, że obie strony mają swoje racje, swoje argumenty,
a jednak dominuje przygnębiające wrażenie, że oto przedstawiają się nam dwa całkowicie rozbieżne dyskursy, tylko pozornie mówiąc o tym samym. Ja takie wrażenie miałem, nie wiem, czy wy też. Tak, że to są jak rozmowa ślepego z głuchym. Ja w ogóle taka komedia, nic nie widziałem, nic nie słyszałem. To jest dokładnie to. I co mówi dalej Sławek? Najpierw mówi o Hellerze, tak? Jakby próbuje podsumować to, co Heller powiedział. Dwa języki opisujące tę samą, ze znakiem zapytania, czyli czy na pewno tę samą rzeczywistość w radykalnie inny sposób. Dodajmy od razu, dwa języki o nierównych szansach, bowiem jeden z nich w starciu dokonującym się w sferze publicznej skazany jest na porażkę. Który jest skazany na porażkę? Heller czy Kudrycka? Za Hellera, bo on z tym może pogadać. Dokładnie. Tak? W dyskursie publicznym rządzą ci, którzy mają pieniądze, którzy mają media, którzy mają PR, władzę i tak dalej. Nie? To jest jasna sprawa. Mówi, w sferze publicznej jeden z nich jest z góry skazany na porażkę. Tak, bo pogadać to sobie można, a rzeczywiście, jeżeli chcesz coś zmienić w kraju, to musisz wygrać wybory. Tak to niestety działa. Ale pytanie brzmi, znaczy ja też nie mam wątpliwości, która z tych idei wygra ostatecznie. Raz się udało do wygrania wyborów. Komu? W 26 roku. Ale w 33 też. Okej. Okay. Tak rozumiem uwagi księdza profesora Michała Hellera na temat elitarności. Odczytuję je nie jako pochwałę ograniczania dostępu do kształcenia, bo tak zdaje się to rozumieć Kudrycka, lecz jako wezwanie do kształcenia takiego, by prócz fachowej wiedzy było ono zdolne zadbać i o to, by jednostka była w stanie dostrzec i podjąć kwestie związane z rozpatrzeniem miejsca, jakie zajmuje w świecie i losu, jaki przypadło jej dźwigać wśród innych i wraz z innymi. Widać, że filolog, bo strasznie długie zdanie pisze. Krótko mówiąc, ale potrafi skrócić, dobrze. Kształcenie jest elitarne nie wtedy, gdy adepci są nieliczni, lecz wtedy, gdy potrafi wychować człowieka refleksyjnego, nie bezradnego wobec własnego losu. To mi się strasznie spodobało, jak to czytałem. Bo ja tak potocznie myślę, że elitarny to jest ten, który jest skierowany do elit. Tak? Też tak to rozumiecie? Elitarny, czyli skierowany do elit, nie wiem. Elitarna restauracja, bo przychodzą do niej tylko najbogatsi ludzie i bez krawata ci nie wpuszczą. Może być, ale elita. A Sławek mówi inaczej. Elitarny można rozumieć inaczej. Elitarny, czyli ten, który kształci elity. To jest tutaj. Potrafi wychować człowieka refleksyjnego, nie bezradnego wobec własnego losu. Uczenie jest elitarne wtedy, kiedy kształci elity. I to jest moim zdaniem super. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, bo jakbyście sobie wzięli, poczytali właśnie dzieje tam uniwersytetów średniowiecznych, czy w ogóle poczytali sobie o różnych ludziach, to wielu ludzi naprawdę wybitnych, jak Kopernik, jak Długosz, nomen omen, jak wielu, wielu innych ludzi, to byli ludzie z plebsu, ale inteligentni. I oni przechodzili do historii, podczas kiedy ich kolegami, biskupami zostawali ludzie majętni z rodów szlacheckich. Ale mnóstwo takich, tak? Uczelnie kształciły elity, tak? I możemy, jeżeli mówimy dzisiaj, że tam, nie wiem, Oxbridge, czyli Oxford i Cambridge są elitarne, to jasne, że mówimy, że tam dostają się elity, a tam studiują Polacy, tak? I tak naprawdę one są elitarne, te uczelnie, nie dlatego, że kształcą elity, w sensie, że przychodzą do nich elity, tylko że wychodzą od nich elity. To jest moim zdaniem bardzo ciekawa myśl, tak? Że można myśleć, jeżeli myślimy o połączeniu powszechności i elitarności, to chyba tylko w tej perspektywie. No, u nas kiedyś też tak było właśnie. No jasne. Były te różne szkoły, akademie i tak dalej, ale Uniwersytet Jagielloński, Warszawski, to tak elity kształtują. Jasne. Się to, jakby trochę... to też oczywiście jest wiele różnych rzeczy, tak? Dlatego, że na przykład, nie wiem, żeby studiować w Krakowie, trzeba mieć pieniądze, chyba że jesteś Krakusem i stamtąd pochodzisz, nie? Ale dla Częstochowianina, kiedy ja z Częstochowy wyjeżdżałem do Krakowa na studia, to był koszt dla moich rodziców i to duży koszt, na który nie każdy jest w stanie sobie jakby pozwolić, nie? Szczególnie, że mam jeszcze dwójkę młodszego rodzeństwa i mój brat studiował w Warszawie, a moja siostra w Krakowie, nie? Więc to jest pewien koszt. I w tym znaczeniu, no, a czy to jest jakaś elita? No nie. Póki co jeszcze w Polsce studiować można w miarę tanio, nie? W porównaniu do tego, jak to wygląda w Stanach. Wiecie, w Stanach studia to jest mniej więcej na polskie pieniądze około 200-300 tysięcy złotych, nie?
Tyle kosztuje skończenie studiów na dobrej uczelni. Więc w Polsce to jest, w porównaniu do tego, to są małe pieniądze. No ile tam? 50 tysięcy rocznie, znaczy przez studia, może trochę więcej, tak? Czy zakwaterowanie i skromne życie o jednym piwie dziennie, nie? Ale to jest moim zdaniem bardzo ciekawa myśl, że uczelnia jest elitarna nie wtedy, kiedy przychodzą do niej elity, tylko wtedy, kiedy wychodzą stamtąd elity. Tak? To jest też coś, o czym mówiłem na takim wystąpieniu u nas na uczelni parę lat temu, kiedy mnie zaproszono, kiedy wróciłem ze Stanów. Jeszcze pracowałem wtedy w Krakowie, nie w Częstochowie, żeby opowiedzieć im o systemie edukacji w Stanach. I właśnie to też była jedna z takich rzeczy, która im się bardzo spodobała, pracownikom tutaj uczelni, jeszcze wtedy na Wydziale Nauk Społecznych, że każda uczelnia, na jakąkolwiek stronę dobrej uczelni amerykańskiej wejdziecie, tam jest bardzo ważna podstrona, zazwyczaj ona jest linkowana na stronie głównej, alumni, czyli absolwenci. Nie? I oni się szczycą tym, kto skończył tą uczelnię. Nie? I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo to jakby pokazuje, kogo my wykształciliśmy. Nie? Na przykład w Notre Dame na pierwszym miejscu tam jest kilka, oczywiście nobliści są wpisani, ale zawsze na pierwszym miejscu jest wpisana Condoleezza Rice. Nie? Sekretarz stanu w Stanach Zjednoczonych. Bo to jest rzeczywiście ktoś, kto skończył naszą uczelnię i teraz wszyscy go znają i teraz tworzy ten kraj. Nie? Idźmy dalej. Tak? Czyli Heller mówi tak, kształćmy elitarnie, to znaczy kształćmy elity, wykształcajmy elity, czyli ludzi, którzy myślą, którzy są samodzielni intelektualnie. A mówi Kudrycka, ten drugi dyskurs, porusza się krokiem marszowym, którego rytm jest precyzyjnie odmierzany werblem paragrafów i sum pieniędzy. Kurczę, no jak dobrze skończyć z filologii, bo się potem ładnie pisze. Werblem paragrafów i sum pieniędzy. To mowa, która zmierza do jasno wyznaczonego celu, bowiem i świat jest dla niej konstrukcją pozbawioną labiryntowych meandrów. On wcześniej mówi, że ten język Hellera jest taki metaforyczny, tak? Tam trzeba naprawdę pomyśleć. Ona tutaj wali 22 miliardy, 50 baniek, milion złotych, nie? Wszystko jest tu mierzalne, wszystko daje się porównać z wszystkim. Nakłady na szkoły z nakładami na autostrady, tak? Możemy porównać. Ten rodzaj świata i tworzącej go mowy potrzebuje statystycznych zestawień, bowiem to one decydują o tym, co słuszne, a co chybione. Słuszne jest to, czego jest więcej i co działa szybciej niż coś innego. Nie kwestionuję sensowności tego dyskursu, jest on zapewne niezbędny politykom i ekonomistom, ale nie możemy nie spostrzec, że gdy przychodzi do sfery edukacji nauki, różnica między językami, światami, metafory i statystyki jest najgłębsza. Stąd tytuł artykułu. Pamiętacie, jaki jest tytuł tego artykułu? Mądrość i statystyka. Tak? Z jednej strony mamy mądrość, którą uosabia Heller, zdaniem Sławka, a z drugiej strony mamy statystykę. Kształcenie bowiem, o ile traktujemy je poważnie, nie może bezwarunkowo poddać się logice szybciej i więcej. Myślę, że to jest dla nas oczywiste, a jednak się okazuje, że chyba nie dla wszystkich. Dotykamy tu kwestii powszechności kształcenia. Same ambicje edukacyjne społeczeństwa są, zdaniem Kudryckiej, niewątpliwie wartością. Ale przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby była to edukacja wartościowa. Czyli nie tyle, że wartością są ambicje edukacyjne, co kształcenie ma być wartościowe, ma przekazywać jakieś wartości. Stąd jest to trzecie słowo w podtytule dzisiejszego wykładu mojego. Trzy rzeczy muszą się spotkać dla dobrego kształcenia. Spotkać, tak? Trzy równocześnie. Ambicje edukacyjne ludzi, to, że ludzie chcą się uczyć i czego się chcą uczyć, to z czym wy przychodzicie. Liczba uczących się, to jest jasne, że ja mam ogromny komfort ucząc na filozofii, gdzie mamy grupy 5-10-osobowe, a zupełnie inaczej uczy się na kierunku, gdzie jest tych osób 100. To jest jasne. Ale trzecią rzeczą, która jest warunkiem sine qua non, że mówić o dobrym kształceniu, jest jakość edukacji, którą otrzymują. Studenci mogą chcieć się uczyć, może ich być odpowiednia liczba, ale jeżeli wykładowcy nie przyjdą do nich z odpowiednią wiedzą, z odpowiednimi wykładami, to nie można powiedzieć, że to jest dobra uczelnia, że to jest dobre kształcenie. Nie? A jednocześnie nawet jeżeli są dobre programy studiów, a przychodzą studenci, którzy nie chcą się uczyć, tylko chcą mieć papierek, to też nie będą dobre studia. Bo z próżnego jest Salomon nie naleje. Tak? Jeżeli ktoś nie chce się uczyć, to nie jesteśmy w stanie mu nic przekazać. To jest jasna sprawa. Ale Sławek zwraca uwagę na tą ostatnią rzecz. Z tym ostatnim jest nie najlepiej. Sprawa wymaga dyskusji, ale możemy powiedzieć, że reforma szkolna nie przyniosła
poza ideą nowej matury dobrych efektów, a liceum skrócone do niespełna 3 lat nie tyle kształci, co stało się miejscem, w którym zdobywa się punkty niezbędne do przyjęcia na studia. Czyli on też wraca. Kudrycka się o tym nie zająknęła. On mówi, nie da się mówić o reformie uniwersytetu, nie mówiąc o reformie szkolnictwa jako takiego. Ponieważ uniwersytety pracują z absolwentami szkół średnich, przeto każda sensowna dyskusja o kształcie szkolnictwa wyższego powinna łączyć się z oglądem tego, co dzieje się na poziomie przeduniwersyteckim, gdzie obawiam się nastąpiło znaczne osłabienie zdolności nie tyle do edukowania się w znaczeniu zdobywania informacji, co do kształcenia się jako refleksja nad orientacją życiową. Zaraz, zanim do tej drugiej części, to ta pierwsza. Nie? Wiecie, szkoły średnie są nastawione i podstawki są nastawione na jedną rzecz, na rozwiązywanie testów. Ci z Was, którzy niedawno kończyli szkoły, myślę, że to wiedzą. Tak? Szkoły uczą rozwiązywać testy, czyli jest jakaś baza wiedzy, którą Ty musisz przyswoić i potem ją przekazać. Tak? Na tym to polega. Ty coś dostajesz, musisz to potem oddać. Jeżeli się zgadza to, co dostałeś z tym, co oddajesz, masz piątkę. Jeżeli się zgadza trochę, masz czwórkę. Jak się nie zgadza, to wtedy... Nie ma znaczenia, czy ty potrafisz myśleć. Być może ty odkryłeś po prostu nowy sposób rozwiązania jakiegoś równania. No napisz tak na maturze. Gwarantuję ci, że nie dostaniesz ani jednego punkta. Tak jest, czy tak nie jest? Nie? Nie uczy się myśleć, tylko uczy się zapamiętywać i odtwarzać pewne rzeczy. A tą przyczynę można się doszukiwać coś jakby w różnicy płci. Jak ja przypominam sobie właśnie swoją podstawówkę liceum, no to byłem buntownikiem, ale widziałem, że generalnie dziewczynom łatwiej było się uczyć, dlatego że to była taka wiedza na zasadzie zapamiętać, odpowiedzieć. No generalnie taka łatwiejsza przyswajalność mi się wydaje u dziewczyn w tym kontekście. A u mnie i u większości chłopaków to było na zasadzie, ale dlaczego to tak jest? Staranie zrozumienia tego, więc wydaje mi się, że może to jest daleko posunięty wniosek, ale że moim zdaniem od edukacji nie powinna być kobieta. Na sali jest więcej kobiet, więc nie komentuję. I zobaczcie, on przedstawia jeszcze ciekawe rozróżnienie pomiędzy edukacją a kształceniem. Tak? Edukowanie to jest zdobywanie informacji. Edukacja to jest przekazywanie wiedzy. Tak? Z tego obszaru, jak posadzić rzeżuchę na święta, jak założyć konto w banku. Tak? Podobno teraz w szkołach średniej jest taki przedmiot, który się nazywa podstawy ekonomii, czy coś takiego? Przedsiębiorczości, właśnie. To jest typowa edukacja, znaczy przekazanie pewnej wiedzy, jak sobie założyć konto, żeby nie być Jarkiem Kaczyńskim. Nie? A on mówi, uniwersytet nie ma edukować, ma kształcić. Czyli ma dawać pewną refleksję nad orientacją życiową. I to nie to jasne, że ja mogę... Wiecie, sukces tego wykładu, na który chodzicie, będzie wtedy, kiedy z tego, co ja tutaj sobie gadam, co wam pokazuję, wy zajdziecie do domu, a może nawet za 5 lat, siądziecie i się zastanowicie nad pewnym z tych tematów. To będzie tak naprawdę sukces tego wykładu. Nie kiedy się ze mną zgodzicie i przyjdziecie, akurat na szczęście nie mamy egzaminu, tak? I przyjdziecie i wydedukacie po prostu to, co gdzieś tam było wam powiedziane, tylko to, kiedy wy, jakby ten wykład spowoduje, że wy będziecie myśleć nad tym, co robicie, tak? Czy to będzie idea uniwersytetu, czy to będzie filozofia płci, czy to będzie filozofia społeczna, czy to będzie etyka i tak dalej, nie? Bo ja się zgadzam ze Sławkiem, z panem Sławomirem, z Walerem Sławkiem się zgadzam, że istotą uniwersytetu jest kształcenie, nie edukacja. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Wy jesteście w stanie zdobyć wiedzę, informacje w momencie. Tak? Natomiast umiejętność posługiwania się z tą wiedzą to jest coś zupełnie innego i tego na Wikipedii nie znajdziecie. Ale też trochę pojęcia się zaczynają mieszać, bo edukacja od educere, czyli... No jasne. Dlatego mówię, to jest pewne rozróżnienie. Ja bym tutaj z kolei nie mówił edukować, tylko bym mówił raczej... pewnie jakiejś nowej bym nazwy szukał, nie? Zastanawiam się, ale nie, to przeskoczymy, bo tutaj to jest streszczenie tego, co było wcześniej, więc na to możemy pominąć. Sądzę, że prawdziwą wiarygodność kształcenia weryfikuje się nie przez agencje akredytacyjne. To, że co cztery lata na uczelnię, na każdy wydział trafia komisja z Warszawy, z różnych naukowców, oni badają, patrzą na wasze prace licencjackie, wszystkie zgodnie z prawem, nie, jest niefajnie. Tak to działa. On mówi, nie to sprawdza poziom nauczania na uczelni. Poziom nauczania na uczelni
możemy sprawić przez dobrze spełnione życie osobiste i zawodowe absolwentów. To jest jedyna sensowna miara skuteczności uczelni czy poziomu edukacji. Po latach każdy widzi, co naprawdę dobrze i użytecznie przysłużyło się jego życiu. Sposób kształcenia uniwersyteckiego nie polega na niewolniczym nadążaniu za potrzebami rynku, to co Kudrycka mówiła, czy w multiwersytecie Clarker. Znaczy na tym, by kształcenie to przygotowało jednostkę do dokonywania stałej, krytycznej refleksji nad sobą i światem. Tak? Dobry uniwersytet to jest taki uniwersytet, który wypuszcza ludzi, którzy są w stanie krytycznie oglądać wiadomości, fakty i co tam jest w Polsacie. Tak? Kto potrafi krytycznie oceniać swoje związki, kto potrafi krytycznie wychowywać swoje dzieci itd., itd. To jest dobry uniwersytet. Tak? Nie dlatego, że ktoś ma dobrze wychowane dzieci, tylko dlatego, że ktoś nie łyka po prostu wszystkiego jak pelikan. Tak? Wiecie, skąd się wzięła nazwa Lemingi na wyborców Platformy? Tu nie chodzi o Platformę, tylko o samą ideę. Tak? Bo Lemingi według mitu, to ponoć jest nieprawda, to są ludzie, znaczy zwierzątka, które za swoim przywódcą biegną w przepaść. Tak? Gdzie pójdzie ich przywódca, tam one idą. Bezrefleksyjnie. Nie? Nie mogę się oprzeć podejrzeniu, że polityka edukacyjna i naukowa zmierza do tego, by jej wynikiem była jednostka zawsze pogodzona i bezkrytycznie dopasowana do świata. Jest to McIntyre w innym miejscu powiedział, że mówi mi się, że na uczelni mam kształcić ludzi, żeby byli dopasowani do świata, żeby potrafili poradzić sobie w świecie. Nie, ja będę uczył ludzi jak najbardziej niedopasowanych do tego świata, żeby zmieniali ten świat. Żeby, wiecie, jeżeli ktoś nie może nauczyć się wiązać butów, to sobie wymyśli buty na rzepy. To jest produkt uniwersytetu. To, że ktoś nie zgadza się ze światem i jest w stanie go zmienić. Tak choćby, kurczę, pierwszy przykład z brzegu, Donald Trump, tak? Nie podobał mu się stan, w jakich żył, to był w stanie wygrać wybory, przekonać ludzi, żeby na niego zagłosowali. Co mu z tego wyjdzie? Zobaczymy, nie? A to jest ktoś, kto jest niedopasowany do świata i to on dopasowuje świat do siebie, a nie na odwrót. Jak się mówi, tylko zdechłe ryby płyną z prądu. Na pytanie, po co uniwersytet, odpowiadam, aby poszerzyć grono czytających. Tak? Uniwersytet ma zwiększyć liczbę ludzi, którzy czytają w cudzysłowie, czyli są w stanie poznawać świat samodzielnie, bo na tym to polega. Tak? Nie to, że ktoś ci poda listę lektur, tylko że ty sam jesteś w stanie wybrać to, co jest wartościowe dla twojego życia. Kształcenie wychodzi z odwrotnego założenia niż biurokracja. To mądre życie czyni nas naprawdę użytecznych, a nie jedynie chłodnych i obojętnych dysponentów jakichś fachowych umiejętności profesjonalistów. Tak? Bo czasami jest taka myśl, żeby kształcić ludzi, którzy będą użyteczni, którzy będą dobrze pracowali na rzecz społeczeństwa. On mówi, uniwersytet kształci ludzi użytecznych, czyli tych ludzi, którzy potrafią świadomie przeżyć swoje życie. I tylko ostatni slajd, tylko wam pokażę, jak bardzo się to różni. Tak? Heller mówi, tu są tylko wartości, które oni wymieniają. Heller mówi, przede wszystkim elitarność, dobre idee, dyscyplina myślenia, poznawanie prawdy, zachowanie dziedzictwa, jakim jest uniwersytet. To są wartości, które powinny być kultywowane na uniwersytecie. Kudrycka mówi, niby krótszy tekst, a więcej. Wolność. Wolność myślenia, wolność edukacji, wolność badań, autonomia uniwersytetu, deregulacja programów nauczania, tworzenie nowych programów i nowych kierunków studiów, zróżnicowanie, innowacyjność uczelni, kształcenie powszechne, inwestycje finansowe. Jakby zupełnie inna perspektywa. Myślę, że to widzicie. Że jedynymi wartościami, które tu się pojawiają, to jest ta pierwsza, wolność. Nie? Cała reszta to jest bardziej taka właśnie jakby to powiedzieć, administracja. I Sławek mówi elitarność, ale elitarność rozumiana jako kształtowanie elit. To mi się bardzo podoba. Edukacja wartościowa, czyli przekazywanie wartości. Kształtowanie postawy, czyli kształtowanie, przekazywanie zdolności do stałego orientowania swojego życia. To, że każdego dnia ty jesteś w stanie sam oceniać, co jest dla ciebie dobre. Co ty rozpoznajesz jako dobre, jako prawdziwe, jako słuszne, złe i tak dalej. Wartością dla uniwersytetu, powie Sławek, jest spełnione życie. To, że twoje życie, jak będziesz leżał na łożu śmierci za 50 lat, powiesz, dobrze przeżyłem swoje życie. I to będzie także zasługa uniwersytetu. Krytyczna refleksja nad sobą i światem, poszerzenie grona czytających. Bardzo wam dziękuję, za tydzień widzimy się po raz ostatni na wykładzie. A tu jest dokładnie taki widok, jaki widział Michał Heller, bo tu jedzie tramwaj 2, 8, a to jest Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest ten ceglany budynek. Bardzo dziękuję. Wpiszcie się, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił.